pyszna, aromatyczna i rozgrzewająca zupa laotańska z kurczakiem. Zapraszam do wypróbowania tego przepisu, a po inne wpadajcie oczywiście na mojego bloga www.talerzpokus.tv. Najpierw kroję warzywa. Cebulę kroję w piórka. Marchewkę w żulię. Szczypior dymki na ukośne kawałki. Kolorowe papryki w cienkie, krótkie paseczki. A kapustę pekińską dosyć cienko szatkuję. Pierś kurczaka kroję w niezbyt grube, krótkie paski. Wokół rozgrzewam mocno olej. Wrzucam na niego cebulę i smażę ją około minuty. Następnie wrzucam kurczaka i smażę go około 1,5 minuty, cały czas mieszając. Teraz dodaję papryki i marchewkę. Całość smażę około 4, maksymalnie 5 minut. Do woka wlewam mleczko kokosowe i wodę. Kiedy zupa już się podgotuje, dodaję czerwoną pastę curry, sos rybny, sos sojowy i gotuję całość na mniejszym ogniu około 15 do 20 minut. Na 5 minut przed końcem gotowania dodaję liście kafiru, łyżeczkę lub więcej pasty chili, ilość zależy od tego, jak ostra ma być zupa, i odrobinę soli. Kiedy zupa jest gotowa, do miseczki nakładam 2 łyżki kapusty pekińskiej i makaronu ryżowego. Wlewam zupę, posypuję ją pokrojonym szczypiorem, dekoruję kolendrą i podaję. Zupa jest fantastyczna. Wypróbujcie ten przepis, a po inne zaglądajcie na www.talerzpokus.tv.